Jane była niedojrzała, więc z nią zerwałem. Jessica odeszła po roku męczarni. W zeszłym miesiącu Rachel próbowała mnie zabić. Po rzuceniu Rachel poderwałem Kelly. Z nią też niezbyt się układało. Rozstaliśmy się. Kolejne rozejście skłoniło mnie do refleksji o tym, czego potrzebuję. Przemyślałem moje potrzeby. Chciałem znaleźć coś lub kogoś, kto sprawi, że będę szczęśliwy. Zeszłej soboty wyszedłem z domu. Nie szukałem miłości jakoś specjalnie, ale i tak ją znalazłem. Kolejny związek, ale tym razem myślę, że wybrałem dobrze. Znalazłem moje szczęśliwe zakończenie. Mój kawałek szczęścia. Moja nowa dziewczyna nazywa się Marisa i jest perfekcyjna. Ludzie zawsze zachowują się tak, jakby znalezienie partnerki było trudne. Chłopaki, tylko się rozejrzyjcie. Serio, wszędzie można znaleźć samotną kobietę. Tylko spójrzcie na mnie. Szukanie dziewczyny jest proste. Tym razem trafiłem idealnie. Moja była, Kelly, była w okropnym stanie. Nie mogła wytrzymać ani jednego dnia bez rozklejania się, z powodu najmniejszych rzeczy. Wiecie, jakie to jest irytujące? Wracasz do domu, a ta nie mogła się pozbierać do kupy, bo stała się jakaś pierdoła. Było to żałosne. Zerwaliśmy, bo nie mogła wziąć się w garść. Zdecydowanie nie była to dziewczyna, której chciałoby się założyć obrączkę na palec. Za to moja nowa kobieta, ona uzupełniała mnie. Tak, wiem, to trochę głupie, za wcześnie, żeby mówić takie rzeczy. Jestem tego świadomy, uwierz mi. Ale mimo wszystko, ona mnie uzupełnia. Jest perfekcyjna, wspaniała. Jest moja. Znacie te wszystkie chude laski z gazet, na które prawdziwe kobiety ciągle narzekają? Taka właśnie jest Marisa, co do Joty. Prawdziwa kobieta. Powinna mieć krągłości, ale ja nie przykładam do tego takiej wagi. Właściwie to lubię, kiedy kości bioder są widoczne. Pociąga mnie to. Niezbyt interesują mnie też duże piersi. Marisa ma malutkie, prawie jakby ich nie było. I dobrze, cycki tylko przeszkadzają. A jej uśmiech? Wow, promienny i ciągły. Wypełnia mnie nadzieją, że wszystko się ułoży. A jak w łóżku? Wspaniale. Jest taka chudziutka, nigdy nie ma okresu. Ciągle ma ochotę i robi wszystko, o czym zamarzę. Jedyna wada to jej zimne stopy. Ale w sumie to drobnostka, wiele kobiet tak ma. W końcu czuję się prawdziwie szczęśliwy. Jane, Rachel, to były błędy. Lubię pomyśleć, że ruszyłem naprzód z moim życiem. Marisa i ja, ta miłość ma przyszłość. W końcu mam nadzieję na lepsze jutro. Mam wszystko, o czym marzyłem. No, prawie wszystko. Zeszłej nocy Marisa i ja odbyliśmy rozmowę. Myślę, że jesteśmy gotowi na dzieci. Wiem, co teraz powiecie. Nie za szybko na dzieci, zaledwie po tygodniu? Jestem pewien, że jesteśmy gotowi. Muszę tylko znaleźć moją łopatę. Tylko tego brakuje mi do happy endu. Ostatnio używałem jej chyba na cmentarzu. W zeszłą sobotę w nocy, o ile pamięć mnie nie myli.